Poranek Radia Tok FM. Ponownie Państwa witam, Jan Wróbel, a szczególnie gorąco witam Władysława Kozakiewicza, jedynkę PSL-u z Warszawy. Witam Państwa. Dla rozbudzenia zapytam Pana, tak nie z gruszki, nie z pietruszki, ale czy jest Pan zwolennikiem przywrócenia kary śmierci w Europie? To pytanie jest dosyć obszerne, dlatego że powiedzmy, z jednego punktu widzenia można by było to zrobić, dlatego że są specjalne przypadki na z samego sumienia, powinno coś takiego być. Z drugiego trzeba zauważyć, czy człowiek nie robi błędu w tym, czy ten faktycznie winowajca jest winny tego. Zawsze są pytania, czy oczywiście teraz widzimy Norwegię, no to wiadomo, bez pytania jest to, że można by było coś takiego wprowadzić, ale czy naprawdę, sam nie wiem, ale jest to sprawa, czyli można powiedzieć oczywista, że można by było coś takiego zrobić w takich wypadkach. I powiedzmy, moje sumienie by powiedziało, że tak. W tym wypadku akurat. Dlatego, że patrząc z drugiej strony na tą samą sytuację, bo trzeba będzie przez wiele, wiele lat tego człowieka utrzymywać. Z drugiego punktu widzenia. No dlaczego? I jeszcze dawać mu warunki, bo może się nawet poskarżyć, że ma twarde łóżko, prawda? W celi. No i to właśnie jest to pytanie. Ja sam sobie zadaję to pytanie, czy trzeba by było. W takich, no powiedzmy, w jakimś tam małym procencie może i tak. No, pytam pana, ponieważ deklarował się pan jako liberał, a to jest wbrew pozorom niejasne pojęcie. Może nie tylko, że w Polsce, ale w wielu krajach tak nie do końca wiadomo, czym to się je. Czy liberał powinien być za karą śmierci, czy przeciw? No właśnie w tej chwili mówię, samo sumienie, ja się kajam z tym samym, czy trzeba by było, czy nie. No jak powiedziałem, w momencie, kiedy to się stało, mówię, tego człowieka trzeba powiesić za nogi do góry i na przykład, bo zrobił coś, co aż nie mieści się w głowie w dzisiejszych czasach oczywiście, no, ale z drugiej strony w innych wypadkach, bo jeżeli jednego się ukara, no to trzeba było następnych karać tak samo. I tu jest, zaczyna się problem. Zaczyna się problem, bo a może nie zrobił, może był faktycznie psychicznie chory, może powiedzmy sobie, jest strasznie dużo punktów. Czyli, ale dopuszcza pan taki tak, paragraf? Oczywiście, tak, oczywiście, że tak. No, bo nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech, gdzie pan mieszka, to jest, nie ma kary śmierci, no. I nie zanosi się na to, żeby poważne siły polityczne chciały ją przywracać. No tak, oczywiście. Ja mówię, że myśl jest też taka, oczywiście, ale to nie jest sprawa dla jednego człowieka rozstrzygać ten spór, czy wnieść, czy nie wnieść. Dlatego to jest, powiedzmy, sumienie gra pierwszą rolę w tym wszystkim. Kilka tygodni temu udzielił pan wywiadu Tomaszowi Machale i też o liberalizmie się zgadało i o podatku liniowym. Powiedział pan, że potrzebuje pan trochę czasu, żeby sobie wyrobić opinię. I starczyło czasu? Wyrobił pan sobie opinię? Nie. Jeszcze to nie jest ten czas, żeby o tym rozmawiać. Ja mówię, że ja jestem kandydatem w tej chwili. Za mało mam czasu, żeby się tak olbrzymiego tematu jak polityka w krótkim okresie czasu nauczyć, powiedzmy w ten sposób. Z drugiej strony moją opinię nie chciałbym w tej chwili wyrazić, bo mógłbym po prostu zupełnie w innym kierunku pójść niż sam o tym myślę. No, dlatego, że jest ten temat troszeczkę duży, troszeczkę może potrzebujący dyskusji z wieloma ludźmi, którzy mogli mi pokazać, czy przedyskutować ten temat. A nie chciałbym o czymś mówić, czego nie mam dużego pojęcia. Ale czy zdąży pan przed wyborami wyrobić sobie opinię? Czy myśli pan, na razie to nie ma co, bo nie wiadomo, czy mi wybiorą, to szkoda się męczyć. Jak już będę posłem, to się wszystkiego nauczę? Mniej więcej tak. Oczywiście nie. W tej chwili szukam wszystkiego. Próbuję wszystkie wiadomości zbierać o tym, co się dzieje w każdym kierunku życia społecznego. No oczywiście każdy z nas ma swój kierunek. Najchętniej bym mówił o tym, co rozumiem najbardziej. Co robiłem przez całe moje życie, czyli oczywiście w tej chwili tym kierunkiem jest sport, turystyka, edukacja. To są rzeczy, o których mógłbym rozmawiać długo.
rzeczy, na których się nie na za bardzo znam, jeszcze bym nie chciał tknąć. No, ale zdąży pan do października? Oczywiście, że tak, oczywiście. Czy jak pan przyjdzie we wrześniu do toku, to można pana o podatek liniowy zapytać, będzie taki? Dokładnie. O KRUS oczywiście? Nie ma problemu. Wiem, o co chodzi. Wiem, o co chodzi. I są, jak powiedziałem, są rzeczy, które moje sumienie mógłbym w swój sposób, czy ja jako osoba pojedyncza mógłbym powiedzieć i nie miałbym z tym wielkich problemów, ale czy komuś się innemu to spodoba, co powiem. Dlatego ja nie jestem politykiem z krwi i kości, który w tym trwa już przez 20 lat. 20 lat są politycy, którzy mogą mówić godzinami i nic nie powiedzieć. Ja tak nie potrafię. Jeżeli ktoś mi daje proste pytanie... Oj tam. Jak ktoś mi daje pytanie, to chciałbym na to odpowiedzieć dokładnie. I to, co powiem, nie chciałbym się tego wstydzić później. A kiedy pan zacznie kampanię wyborczą? Ja powiem szczerze, kampania wyborcza w moim przypadku wygląda to tak. Wychodząc z hotelu, mieszkam tak również teraz, chcąc nie chcąc, ludzie się na mnie napaczają. Jestem tu, ktoś mówi, o panie Watku, pan jest tutaj. Tak, jestem. No, co pan robi? I tu się zaczyna kampania. I właśnie w ten sposób, mówię, jest bardzo przyjemna kampania, dlatego że mnie ludzie rozpoznają i nie mają do mnie strachu ze mną porozmawiać. Właśnie ja jestem dla tych ludzi panem Władkiem. Czy Władek, dokładnie. I zaczyna się rozmowa i tu przychodzi właśnie kampania. Opowiadam, co robię, w jaki sposób, razie, co chciałbym. Na razie pan prowadzi taką zręczną politykę. Mówi pan, wie pan co? Czy tam taki, ktoś pana podchodzi, mówi, panie Władku, a co z podatkiem liniowym? No wie pan, na tym się trzeba bardzo poważnie zastanowić, aby wybrać właściwe rozwiązanie. No to na tym etapie wszyscy pana będą lubić, ale w etapie B lub C zwolennicy podatku liniowego albo się na pana obrażą, albo pana polubią, a ci drudzy odwrotnie. Oczywiście, ale jak powiedziałem, mam swoje zdanie o KRUS-ie na przykład i tutaj mogę powiedzieć, że rzeczywiście tak, potrzebny jest, bo są ludzie, którzy potrzebują tego, są biedni, czy mniejsi gospodarze, którzy potrzebują to. Oczywiście ten KRUS jest przez innych troszeczkę przekłamany. Ja mówię nawet, i dziennikarze też są w KRUS-ie, który... No, z jakiego punktu? No i to trzeba to właśnie w jakiś tam sposób ustawić tą w przyszłości oczywiście. Ale czy to pan program wyborczy PSL-u? Czy to jeszcze przed panem? Jest dużo przede mną. Nie wszystko, dlatego mówię, no oczywiście program wyborczy. Wiem, o co chodzi i wiem z kim i jak to ugryźć oczywiście. Powiedzmy sobie, podoba mi się... Patrząc na to wszystko, to jeszcze raz powiem, prawdopodobnie każda partia polityczna ma podobny program. Dlatego wszędzie brakuje pieniędzy. Jeżeli bez pieniędzy nie zrobi się nic. Oczywiście obojętnie w jakim kierunku życia w kraju. Wie pan, że pana koleżanką z, no, nie z ław poselskich, bo wybiera się do Senatu, ale z ław kampanii wyborczej jest Anna Kalata, wczoraj ogłosiła na imieninach, że startuje do Senatu. Ucieszył się pan? Ja panią Anią poznałem właśnie wczoraj osobiście. Ucieszyłem się z tego powodu, że wczoraj była akurat imieniny, również moja żona jest Anna. I to, że startuje, oczywiście... Taka twarz, taka kobieta w tej chwili, jak widzimy, co zrobiła i w jaki sposób doszła do tego wyglądu. Tego wyglądu i tej myśli, co robić, będzie robić w następnych latach. Właśnie to, że się zdecydowała kandydować, to jest dla mnie dosyć duża sprawa ze strony jednej osoby, która się po prostu zmieniła w taki sposób, w jaki widzimy w tej chwili. Ale nie obawia się pan, że następuje, to tak się głupio nazywa, taka celebretyzacja naszej polityki, że po prostu bierzemy ludzi, my partie polityczne, bierzemy tych ludzi do wyborów, którzy mają miłe i sympatyczne twarze, a niektórzy mają dorobek polityczny, bo już przy pani Kalacie już właściwie nikt nie eksponuje tego, że była zupełnie niezłym ministrem. Chodzi tylko o to, że była kiedyś nie za ładna, a nagle jest, z wiekiem jest coraz ładniejsza, co jak wiemy nie aż tak się często zdarza. I że z panem jest w sposób podobnie. Gestko Zakiewicza otwiera panu drogę do Sejmu, a nie dorobek polityczny. Ja już jestem zdecydowanie ładniejszy niż wcześniej. Też mi się to podoba. A wiele osób tak panu mówi na pewno. Oczywiście.
celebryci, to są ludzie, o których się mówi. No, wiem, kiedyś tam nawet przeczytałem, że i o panu mówili, że jest pan celebrytą. No bo niemożliwe. Oczywiście, że tak. Chyba wystąpię z list PSL. Co tam? Mamy to, że ludzie mnie znają, to jest moja zasługa całego życia. Z tego nie można uciec. Od tego nie można uciec, a nowe słowo to właśnie zaczyna mi się podobać. Dlatego, że ja nie ukrywam, że wszyscy mnie znają. Ja nie mogę na ulicy się ukryć i czapkę nałożyć na uszy, żeby ktoś mnie nie rozpoznał. Już tak jest. To, że na przykład sportowiec, bo jeszcze raz mogę powiedzieć, sportowcy mają krótki żywot. My jesteśmy, mówię, jak ja miałem szczęście, że bardzo długo startowałem i miałem zdrowia tyle, że do 37 roku jeszcze uprawiałem sport i na światowym poziomie. To życie się kończy w pewnym momencie, ale to nie znaczy, że ja umarłem. Ja żyję, ja pracuję, jak powiedziałem, może powiedziałem to właśnie dziś, ale wiecie, że pracuję jako nauczyciel w gimnazjum, mam kontakty z młodzieżą, z osobami, które mają świadomość to, co robią, to, co ja w tej chwili robię, mają swoją wizję na świat, mają swoją myśl i to jest właśnie to, co chciałbym zrobić. Oczywiście, to jest coś nowego w moim życiu, ale ja nie znaczy, że ja nie widzę, co się dzieje na świecie. Będzie pan za postawieniem Ziobry i Kaczyńskiego przed Trybunał Stanu? Jeżeli większość uważa, że faktycznie zbroili coś, tak, oczywiście. Zawsze pan za większością. Myślałem, że jest pan indywidualistą. Oczywiście, że jestem indywidualistą. Z tym, że ja jeszcze raz powtarzam sam. Ja sam, jako Władysław Kozakiewicz, w Sejmie nie zrobię nic. Mogę tylko powiedzieć, to bym chciał zmienić. Czy będą mnie słuchali, czy nie, to jest następna rzecz. Musiałbym ludzi przekonywać, że coś jest z mojej strony, z tego, co myślę, jest dobre. Musiałbym to ludzi przekonać. I tu jest właśnie to, przez ta sprawa ciągnie się przez wiele, wiele miesięcy. I widzimy, co na końcu powstaje. Wszyscy doszli do tego punktu, że trzeba ich postawić przed sąd. Tak, żeśmy sobie pogadali, jak celebryta z celebrytą, czy właściwie jak nauczyciel z nauczycielem. Moim i państwa gościem był Władysław Kozakiewicz.